Ciekawe pytanie. No, moim zdaniem byłaby choinka kolorowa. Przede wszystkim bardzo kolorowa, przyciągająca wszystkich swoim wystrojem, swoją smukłością. Choinka, która by w jakiś sposób reprezentowała to, do czego dążymy. Czyli dążymy zawsze do jakiejś doskonałości. A choinka to jest coś takiego pięknie ubrana. Co roku staramy się w ogóle w naszych domach, żeby one były co roku coraz ładniejsze. No i tak samo ta choinka moja byłaby bardzo kolorowa, pięknie ubrana i jak ja bym chciała być choinką, to chciałabym przede wszystkim dawać wszystkim radość. A czy czasami wraca Pani myślami do tej choinki, która stała Pani w Pani domu rodzinnym? Tak, w tym wieku się często wraca do takich sprzed lat rodzinnych spraw. Choinka zawsze była żywa, czyli było to drzewko, które się ubierało. No nie było tego wszystkiego, co w tej chwili, czy nie było bombek tak pięknych, nie było tych wszystkich przybrań dzisiaj, które obserwujemy na choinkach, tych świecidełek w sensie kolorowych, powiedzmy światełek, ale były to choinki ubrane przez nas, przez dzieci, czyli z tego, co było wtedy dostępne. A były dostępne takie rzeczy jak papier, jakieś powiedzmy inne rzeczy, które żeśmy zawieszali, słodycze przede wszystkim na choince. I też wtedy nas bardzo bawiła i bardzo się cieszyliśmy, że taką choinkę możemy ubierać tym, co było w zasięgu. Ponieważ jestem w jakimś sensie przyrodnikiem, ekologiem krajobrazu, że jednak wybrałbym choinkę tak zwaną sztuczną, żeby nie zanieczyszczać środowiska, to jednak, czy nie niszczyć środowiska, nie powinniśmy jednak wybierać choinek tych, które pochodzą z lasu, chociaż one są specjalnie hodowane, więc to też nie jest aż tak złym rozwiązaniem. A co na tej choince by wisiało? Na choince powiesiłbym życzenia i dobre słowa dla wszystkich, którzy chcieliby te słowa słuchać i czytać. A jaka jest choinka w Pana w domu, bo o to pytamy naszych rozmówców? Tak. U mnie jest tradycyjna, zielona, może dlatego, że ponieważ mam już wnuki, to chciałbym tą tradycję im także przekazywać. Czyli rozumiem, że wnuki przychodzą i stroją tą choinką? To znaczy stoi dziadek przy pewnym wsparciu wnuków. A co na tej choince wisi? Są jeszcze jakieś ozdoby na przykład zrobione przez może Pana dzieci czy wnuki? Wnuki nie, coś tam przyniosą, żeby powiesić, ale najczęściej nad całością graficzną czuwam ja. Także z reguły jest to jakaś specjalnie dobrana kolorystyka. Ostatnio gustuję albo w całkowicie fioletowych choinkach, albo w białych. Tak różnie to bywa. Dużo prezentów macie pod choinką? Tak, żeby każdy był zadowolony. A coś Pan znajdzie w tym roku, o czym Pan marzył? Ja cały czas już realizuję swoje marzenia, między innymi pracując w tej uczelni, także nie spodziewam się, żebym dostał coś aż tak mocno, ale myślę, że pracownicy mogą mi dobry prezent zrobić na następny rok. Czyli jaki? A tego nie powiem. Ja bym chciał być taką ładną choinką, jak będzie u nas na rynku. Na pewno to byłoby bardzo przyjemne, bo widziałbym, co się dzieje w Lesznie 24 godziny na dobę bez potrzeby używania monitoringu. Będzie to też na pewno piękna choinka, więc myślę, że ładne stanie na rynku, możliwość obejrzenia tego, co się dzieje w tak pięknym mieście jak Leszno, w świątecznym atmosferze na rynku, byłaby na pewno bardzo przyjemna. Ale kolorową byłby Pan choinką? Myślę, że tak. Im więcej bombek, tym ładniej. Choć niektóre choinki są ładne także wtedy, gdy są jednokolorowe, ale myślę, że jednak ten koloryt jednak dodaje uroku i taki jednorazowy kolor, taki sam na całej choince ładnie może wyglądać, ale myślę, że jednak różne kolory są jednak ładniejsze, więc ja bym wygrał tą drugą opcję. Panie Krystianie, a Pan jaką chciałby być choinką? Okazałą, naturalną, która się dobrze kojarzy, jest pozytywnie postrzegana i taka miła, sympatyczna, rodzinna. Myślę, że tak. A jakie choinki są u Was w domu? To znaczy żywe czy sztuczne, tak? No właśnie, jakie? I kto przystraja te choinki? Jaka jest tradycja? Ja w zeszłym roku miałem choinkę żywą, w tym roku raczej postanowiłem, że będzie to niestety choinka sztuczna. Natomiast przystrajam, mam małego synka i zawsze już w zeszłym roku czekał na ubieranie tej choinki. W tym roku też już czeka, nawet tą sztuczną choinkę już mieliśmy też 2 lata temu, ona była w piwnicy i od tego czasu, jak została w tej piwnicy, to
bardzo często, przynajmniej raz, dwa razy w miesiącu idziemy ją do piwnicy odwiedzić, więc czeka, aż ją wyciągniemy z tej piwnicy i będziemy mogli ją ubrać. A czy na tej choince są może jakieś ozdoby wykonane przez pana, przez syna? Tak, są takie ozdoby z masy solnej, robi takie różne rzeczy ze swoją ciecią, która jest jego opiekunką, więc tym bardziej w tym roku już się przygotowuje do wieszania tego na choince. Pani Krystanie, a pana domu jaka jest choinka? Żywa i taka, która może być wysadzona do ogródka. Wiele z tych choinek później przetrwa, nie wszystkie, bo to zależy od tego systemu korzeniowego w danym roku. Oczywiście przystrajana przez całą rodzinę, wspólnie, taka tradycja rodzinna. A co na tej choince wisi? Bombki, łańcuchy? Kiedy przystrajacie choinkę? Na dzień, na dwa przed Wigilią? Na kilka dni przed Wigilią. Przede wszystkim są bombki kolorowe, lampki. No już nie te czasy, co kiedyś, że się osobiście coś tam produkowało. Dziecko już jest bardziej dorosłe i raczej tych wyrobów nie preferujemy obecnie. A lubicie święta? Nie możecie się doczekać tych świąt? No kochamy te święta. Ja myślę, że to jeszcze fajne wspomnienia z czasów, gdy się chodziło do przedszkola, wśród zakonnych przez 3 lata, gdzie codziennie czekaliśmy, aż Pan Jezusek po drabince zejdzie na dół i wtedy będą prezenty. Czekało się na to. Myślę, że to zostaje. Ja też myślę, że to jest taki piękny czas, na którym po takiej ciężkiej pracy wszystkich osób można tak naprawdę czekać, żeby tak trochę odpocząć. I właśnie ta cała atmosfera, te ozdoby, to wszystko tak sprawia, że tak naprawdę ten dzień się trochę zatrzymuje i tak naprawdę można mimo wszystko trochę odpocząć i przestać myśleć o kłopotach, problemach miłych bądź przyjemnych. No kłopoty raczej są niemiłe, ale o takich dnia codziennego, zadaniach i chwilę odpocząć, spędzić czas z rodziną, bo można mieć tą pewność, że tak naprawdę poza życzeniami świątecznymi to dużo innych obowiązków nie będzie. Nie no, różnych pytań się spodziewałem, ale nie takiego. Jaką chciałbym być choinką? Choinką dużą, pod którą zmieściłoby się dużo prezentów dla wszystkich, co za prezentami się rozglądają. To kto się w pana domu za tymi prezentami rozgląda? No podejrzewam, że oprócz moich najbliższych, którzy pod choinką niekoniecznie w mojej postaci, ale przeze mnie ustrojoną znajdą jakieś prezenty, no to podejrzewam, że byłoby wielu, wielu ludzi, którzy chcieliby znaleźć prezent od autentycznego świętego Mikołaja. Nie, przepraszam, święty Mikołaj to był wczoraj, a u mnie we Wigilię przychodzi gwiazdor. A pan wierzy w gwiazdora? Muszę. Sam wielokrotnie nim byłem. A jaka jest choinka w pana domu? Czym przystrojona? Choinka oczywiście jest tradycyjna, zielona, żywa, aczkolwiek w tej chwili już przyznaję, że nie wycinana z lasu, bo raczej wolę mieć jodły, a nie świerki. Przystrojona bardzo tradycyjnie, bombkami jednobarwnymi, aczkolwiek o różnych kolorach. Aczkolwiek od czasu do czasu znajdują się tam jakieś pierniczki, ale to tylko do czasu, aż wnuczka nie przyjedzie. Wszystkie zjada. I potem twierdzi, że te choinki są znacznie lepsze niż te ze stołu. A panie Aleksandrze, jakby pan się troszkę cofnął w czasie, to ta choinka trochę przypomina tą z pana dzieciństwa? Choinka u nas w domu była zawsze. Aczkolwiek najfajniej wspominam czasy właśnie swojego dzieciństwa. W ten czas zimy były i po choinkę się szło z sankami. Szło się z sankami do lasu, wyciąć choinkę, przywoziło ją się w śniegu. To była frajda. A co na tej choince wisiało? Na choince było bardzo podobnie w domu mojego dzieciństwa, w domu moich rodziców. Też właśnie bombki, jakiś czubek. Aczkolwiek jak z bratem mieliśmy po lat, no czy ja wiem, z 10, może mniej nawet, to sami kombinowaliśmy jakieś własne ozdoby, jakieś łańcuchy, jakieś tam cudeńka. W ówczesnej, że tak powiem, prasie młodzieżowej czy dziecięcej, to świerszczyk, płomyczek, płomyk, świat młody i tak dalej, mnóstwo tego było. Tam były właśnie propozycje, jak można samemu zrobić ozdoby choinkowe.
Ja tam byłem tylko pomagierem, bo miałem brata o 2 lata starszego i on mną rządził i pod jego dyktando to robiłem. On oczywiście robił to no, chyba lepiej i sprawniej, ale też był taki okres, że w domu rodziców były dwie choinki. Jedna była, nazwijmy to, dorosła, a druga była w naszym dziecięcym pokoju, ubrana wyłącznie naszymi jakimiś tam bibułkowymi z kolorowych papierów wycinankami. O, tradycyjną, zieloną, pachnącą, prosto z lasu. A jakie ozdoby by ci się podobały? Kolorowe bombki, takie, które lubią małe dzieci, bo mam małe dziecko, które bardzo właśnie tego typu ozdoby lubi. No właśnie, a teraz opowiedz nam o swojej choince. Jaką może miałeś w swoim domu, a jaka jest teraz w twoim? W tej chwili jeszcze nie mam żadnej choinki. W zeszłym roku miałem choinkę, która bardzo dużo ważyła i bardzo się spociłem, wnosząc ją na trzecie piętro w bloku. W tym roku będę miał na pewno mniejszą, która mniej wysiłku ode mnie będzie wymagać, żeby ją ustawić. Będzie na niej dużo kolorowych rzeczy zawieszonych dość wysoko, tak żeby mój kot nie miał możliwości wskoczyć na to, żeby to pościągać i zrzucić. Tomek, mówisz, że masz małe dzieci, w związku z tym, czy jakieś ozdoby szykujecie może razem, albo gdzieś tam może pochowane są po szafach? A jeszcze nie są przygotowane, ale na pewno wspólnie coś będziemy robić. Coś będziemy majstrować, coś będziemy sklejać, coś będziemy wycinać, coś będziemy zawieszać. A kto to robi? Ty czy żona? Wspólnie to robimy zazwyczaj. I ja, i żona, także jest podział taki, że w zależności, czy akurat żona na przykład spędza czas teraz w kuchni, to ja spędzam z dzieckiem, wycinamy. Tak jest plan, bo jeszcze nie zaczęliśmy tego wdrażać w życie, ale tak będzie na pewno. No właśnie, a jak to z tą kuchnią potem wygląda? Czyli ciebie też tam można zobaczyć przy przygotowywaniu potraw wigilijnych? Nie. Nie. Nie umiesz gotować? No może nie tyle, co nie umiem, co akurat te święta nie są tymi moimi ulubionymi świętami, jeśli chodzi o kulinaria. Te drugie, prawda, preferuję bardziej, gdzie jest więcej jaj. Ale rozumiem, że jeść lubisz. Jeść lubię, ale też wolę właśnie te dania związane z Wielkanocą, a nie z Bożym Narodzeniem. Ja myślę, że chyba sosną. To jest z długimi igłami. Bardzo lubię to drzewo, sosnę. Ona jest taka dostojna, elegancka, a zarazem radosna, bo te igły tak wypełniają świat, tak przysłaniają pewnie może takie nieładne rzeczy, jest taka gęsta i bardzo lubię sosnę. A jaka choinka była w pani domu? U mnie zawsze był świerk. Świerk? Srebrna, nie, jodła, przepraszam, srebrna jodła, bo tak to się mówiło, taka wysoka, 3-metrowa, ponieważ mieszkanie bardzo wysokie, przywiązywana do okna, ubierana ze stołu, z krzesła, także to było całodzienne właściwie zadanie nas młodych, paroletnich dzieci z bratem i reszty członków rodziny męskiej, że tak powiem, dziadziu i ktoś tam z kuzynów, że od samego czubka choinki schodziliśmy w dół i ubieraliśmy. No, takim najlepszym z prezentami. A jakie te prezenty będą w tym roku? Coś pan, o czymś pan marzy? Coś święty Mikołaj ma przynieść? O wszystkich prezentach marzy i przygotowuje moja najlepsza połowa, z którą 45 lat jestem. No ale co pan napisał do świętego Mikołaja w takim razie? No ja do Mikołaja niestety nie napisałem nic. Czekam, co Mikołaj mi przyniesie. Niespodzianka będzie. Tak? Moje marzenie teraz to tylko święty spokój i zdrowie. A chciałam zapytać jeszcze o święta w pana domu, jak one wyglądają? Zawsze są cudowne. Tylko z rodziną, najbliższą rodziną. Zawsze jest dużo prezentów, dużo uśmiechu. Jestem dziadkiem. Zostałem nareszcie dziadkiem. Czyli to będzie taki prezent, to najlepszy prezent pod choinkę? To jest zdecydowanie najlepszy prezent. No i wspaniałe dzieci. A ten wnuk czy wnuczka i tak? Wnuk już jest ponad półtora roku już ma. Dobrze, a co w takim razie gości na stole? Co podajecie państwo w Wigilię? A to jest specjalność pani. Rozumiem, że pan siedzi i je. Ja tak tylko jem, ale niewiele. A co pan lubi najbardziej na tej Wigilii zjeść? No zawsze tutaj jem karpia w szarym sosie. To jest ta potrawa szczególna. No i do tego barszczyk i takie różne bigosik. No różne takie drobiazgi. A czego pan sobie życzy na te święta? Tylko jednego. Zdrowia i spokoju. Myślę, że każda choinka jest taka, jak chcą ci domownicy. Ja mam bardzo specyficzną choinkę, taką, którą chyba nikt specjalnie w ten sposób nie ubiera.
Myślę, że ona świadczy o jakiejś naszej historii. Nigdy nie miałam w domu jakichś tematycznych w jednym kolorze choinek. Zawsze po prostu były to bombki, które przez lata z jakiegoś powodu nam się podobały, coś dla nas znaczą, albo ozdoby, które w jakiś sposób do nas trafiły. A przede wszystkim to zrobi na nas wrażenie lameta, którą stosuje, bo stosowała tak też moja mama. Daje ona taki specyficzny blask, szczególnie wieczorem, kiedy te świeczki na choince, zawsze tylko białe, bo tradycyjnie uważamy, że tak jak świece, tak te świeczki, te ozdoby powinny świecić na biało. I myślę, że po prostu taką choinką bym chciała być, taką jak mam w domu. A jak to jest czas w ogóle, na który pani już czeka? Święta? Zawsze mówiłam, że jest we mnie bardzo dużo dziecka, jeżeli chodzi o te święta Bożego Narodzenia, bo naprawdę cieszą mnie te wszelkie możliwe ozdoby, które gdzieś napotykam na ulicach, w domach przyjaciół, w centrach handlowych nawet. Myślę, że one budują tam atmosferę. No oczywiście sprawa prezentów to już jest taka sprawa dodatkowa, to już takie niekoniecznie. A poza tym oznacza to dla mnie też dużo pracy, bo też bardzo dużo czasu spędzam w kuchni. No właśnie chciałam zapytać o te potrawy. Coś, za czym pani szczególnie czeka? Coś pani lubi? To znaczy, traktuję, że to jest też rodzaj tradycji rodzinnej. A ponieważ pochodzę z centralnej Polski, to w moim domu jest zupa grzybowa, ale z takich grzybów leśnych, suszonych. Pierogi z grzybami, z kapustą koniecznie. Karp oczywiście. No jeżeli jakaś inna ryba, to tylko ze względu na dzieci, żeby filet, żeby ości nie było. Przez lata robiłam makiełki, teraz się nauczyłam robić kutie. To też tak wydaje mi się bardzo atrakcyjne. No i myślę, że takie też nietypowe tutaj kapusta z grochem. Owszem, robię kapustę z grzybami również, ale ta kapusta z grochem jest dla nas bardzo ważna. Taką choinką, która wszystkim ludziom przyniesie dużo radości, ale przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze. A jaka choinka stoi w pani domu? Jeśli jest taka możliwość, to żywa, mówiąc o takiej prawdziwej choince, jak najwięcej ma lampek, tak żeby była bardzo kolorowa i dawała dużo radości. A czy w pani domu stała jakaś wyjątkowa choinka, kiedy pani była jeszcze dzieckiem? Byliśmy bardzo liczną rodziną, więc nie było miejsca, by posiadać dużą choinkę, taką, która zajmuje 1/3 pokoju. Mimo to zawsze choinka była, bez tego po prostu nie wyobrażam sobie żadnych świąt. Był duży stół na 12 osób i wszyscy się przy nim spotykaliśmy. A co na tym stole? Tak jest do dzisiejszego dnia, mieszkamy z rodzicami, także przyjeżdża cała rodzina do nas. Gospodynią jest moja mama, jak tylko coś tam czasem przemycam, ale musi być oczywiście karp, bez tego nie ma Wigilii. A coś jeszcze? Tradycją. No właśnie, coś jeszcze Państwo lubicie w czasie tej Wigilii zjeść? Wiem, że nie wszyscy to praktykują, ale my na przykład bardzo lubimy makiełki, ale w innej postaci. Jest to taka makiełki w postaci zupy. Jest bułką czy z... Nie, z makiem, makaronem. Więc to jest taka nasza tradycja, mama to przyniosła z domu i wiem, że nie wszyscy coś takiego praktykują. Ja nawet byłam swego czasu, jak byłam dzieckiem, zdziwiona, dlaczego inni tego nie mają. Ale smakuje to pani? Tak, bo to jest wyjątkowe i tylko podczas Wigilii. Myślę, że zieloną i uśmiechniętą. No i nie za bardzo obwieszoną. Dlaczego nie obwieszono? Nie mogłaby być taka świecąca, błyszcząca? Znaczy, no mundur nie powinien być tą choinką, powinien być zadbany. No i też te najważniejsze rzeczy powinny na mundurze wisieć i być. No ale też odzwierciedlają to, co osiągnęliśmy. I skromność harcerską. No a już jak zrzucacie mundury, to już jesteście zwykłymi panami. No to zapytam o to, jak Wigilia wygląda w waszym domu. No tradycyjnie jest, no... 12 potraw, czasami troszeczkę więcej, ale to tam ta parzysta ilość. No, czytanie kawałka Biblii zawsze, dzielenie się opłatkiem, prezenty. Z reguły to jest chyba tak w każdym domu. A panowie i pomagacie chociaż w kuchni, czy jesteście głównie od tego, żeby jeść? Znaczy się powiem tak, jeżeli chodzi o pieczenie, to jest moim stałym obowiązkiem. Wszystkie kruche ciasta, no niestety ze względu na rozwiniętą strukturę
mięśniową. Jestem wykorzystywany do tych celów. Ale z przyjemnością rozumiem pan to. Oczywiście, jak najbardziej. Zawsze mam tak rączki nakremowane. Dzięki temu przez miesiąc nie muszę używać następnych jakichś tam dodatkowych detergentów. Ale wspieramy się. Najczęściej staram się nie zawadzać. Te wszystkie czynności, które są przeznaczone dla męskiej części, to są dla męskiej, a że są trzy dziewczyny w rodzinie, więc działają tak rewelacyjnie, że nie potrzeba im w ogóle wchodzić w drogę. Panie Wojciechu? No to samo, znaczy też trzy kobiety w domu, a poza tym no, kuchnia niestety za mała nawet dla tych trzech kobiet, więc no, trochę inne zadania wtedy dla mnie są. To jeszcze jedno pytanie, czy list do Świętego Mikołaja już został napisany? No tak. Ja myślę, że moje marzenie już się spełniło, ponieważ przez ten rok pracy z drużyną, która powstała faktycznie niedawno, osiągnęliśmy już bardzo wiele, drużyna jest bardzo zgrana, także no, czegoż sobie więcej zamarzyć. No tak osobiście może coś, jakiś prezent? Osobiście nigdy nie marzyłem o żadnych prezentach. Grunt to szczęście rodzinne i zadowolenie z pracy harcerskiej. A u mnie tak, napisany, no i myślę, że chyba się spełnią, zakupy będą dokonane. Czyli Święty Mikołaj powinien nas teraz posłuchać, żeby na pewno ten list przeczytał dokładnie, no, myślę, tak? Myślę, że słuchał. No staram się nie wyglądać jak choinka, ale gdyby miała być choinką, na pewno byłaby to ekologiczna choinka. Uwielbiam lny, wełny, skóry, wszystko naturalne, naturalne, naturalne. Sama robię dużo różnych takich rzeczy z naturalnych tworzyw, albo coś znajdę, coś mi zostanie, coś odpadnie od czegoś, z tego robię ozdoby choinkowe i różne takie różności, bo uwielbiam właśnie naturalne rzeczy. Taką ma pani choinkę w domu i rozumiem, że żywą, no inna pewnie nie wchodzi w grę. Zawsze żywa, do czasu, aż syn nie zaczął mi na święta przywozić swoich dwóch psów, gdzie jeden sobie nosi bombki w zębach, drugi kokardy, dlatego i zdejmuje mi robione ręcznie ozdóbki, więc teraz wieszam tylko girlandę wokół kominka, tam nie sięgną. No choinka żywa przede wszystkim, naturalna, pachnąca i taka choinka powinna być z cukierkami, pomarańczami, z sreberkami, z właśnie wykonanymi ozdobami, bo taką choinkę właśnie pamiętam. A jaką masz w domu? No niestety sztuczną. Mam sztuczną, żona przygotowywała, w tym roku wszystko jest w fiolecie i w srebrze. Nie podoba ci się, rozumiem. No podoba się, bo nie mam innego wyjścia, kochani moi. Bo żona mi się podoba. Bardzo dobrze i przede wszystkim serdeczne takie od serca życzenia bym chciała przede wszystkim złożyć, aby jeszcze więcej młodzieży szło do szkolnictwa zawodowego. To jest moje takie drzewko marzeniowe. A dla siebie tak już zupełnie tak osobiście, od serca? Więcej zdrowia i więcej uśmiechu. A jakie będą święta w tym roku w twoim domu? Co będzie na Wigilii podawane? Co też znajdzie się pod choinką? Znaczy na pewno na Wigilii będzie karp. Oczywiście ciasto od naszych cukierników tutaj i będzie rodzinna atmosfera, bardzo smutna, ale rodzinna atmosfera. A rozumiem, że ty królujesz w kuchni, czy ktoś ci jeszcze pomaga, córka? A czy w tym roku ja będę królowała, ja jestem gospodynią domową, w tym roku mi to przypadło, ale córka na pewno mi pomoże. Czyli dużo pracy przed tobą, bo na ile osób mnie ta kolacja wigilijna? Kolację wigilijną szykuję na 12 osób, ale już mam przed sobą wszystko, prawie. Zrobione już prawie? Już prawie zrobione. Czyli co, już jest gotowe? Są uszka zrobione, są pierogi z kapustą i z grzybami zrobione, są krokieciki zrobione, przyszykowany karp, który się mrozi. Tylko siadajmy do stołu wigilijnego, czego wszystkim życzę. Bożonarodzeniowym drzewkiem? Nie mam pojęcia. Nie wiem. No pewnie świerkiem, bo to jest takie tradycyjne drzewko. Lub jodłą, bo to są dwa takie gatunki drzew, które ozdabiamy, więc no, świerkiem, niech będzie świerkiem. Ozdobiony, nie wiem, bombkami, błyszcząca ta choinka, czy taka skromniejsza? Ostatnio mi się podobały ozdoby ludowe ozdoby ze słomek.
bardzo mi się podobało. Takie skromne, ale ładne. A jak Wigilia wygląda w Pana domu? Pomaga Pan w kuchni, czy jest Pan raczej tą osobą, która przychodzi do stołu, siada i je? Ja zabezpieczam stronę techniczną. Czyli robi Pan zakupy? Robię zakupy, sprzątam, a kuchnię zostawiam moją panią, czy mojej mamie, żonie, czy pozostałym żeńskim członkom rodziny. I tak wychodzi najlepiej. A co Panu smakuje na Wigilii najbardziej? Może zacznę od tego, co mi nie smakuje, bo tylko jedna rzecz mi nie smakuje. Nie smakuje mi karp. Wszystkie inne ryby mi smakują, tylko karp mi nie smakuje. A dlaczego ten karp nie smakuje? Ale to tak od zawsze, od dziecka? Zawsze. Od zawsze nie jadłem karpia, zawsze jadłem ryby morskie i no tak mam po prostu. A po co sięga Pan w takim razie najchętniej? Po makiełki. Najbardziej lubię makiełki. Ale jakie makiełki? Bo niektórzy jedzą z bułką, z makaronem. Z makaronem. To są makiełki makaronem. To one tak tradycyjnie wyglądają jak w Wielkopolsce, bo w Wielkopolsce się generalnie robi z makaronem, chociaż słyszałem też z bułką. Mama robi najlepsze? Jak zwykle mama robi najlepsze. Na pewno świecąca, na pewno obwieszona bombkami. Myślę, że to od razu mi się kojarzy choinka z lat dziecięcych, kiedy właśnie może nie było tyle bogactwa, jeżeli żeby ją ubrać, ale w większości robiło się samemu. Czy były to wstążki i takie wata była obkładana i tak dalej. Czyli była barwna i na pewno radosna, wesoła i dużo by rzeczy na niej było, bo były wtedy i cukierki powieszane i no... Wszystkiego dużo było, więc taka na bogato była. A dzisiaj jaką ma Pan choinkę w domu? No skromniejszą o dziwo. Może to z wiekiem przychodzi, że już nie przywiązujemy do tego wielkiej wagi, żeby ona była duża i właśnie to, co wspominałem ze swojego dzieciństwa. No już trochę wytonowany i może czas nie pozwala na to, żeby zadbać o to w sposób szczególny, więc mam kupioną taką niecałą metrową i na szczęście będzie mało czasu na to, żeby ją ładnie ozdobić, bo po prostu jest mała. Ale koniecznie żywa, tak? Tak, jest żywa, tutaj to kontynuuje i tą tradycję, że jest żywa. No ładną, zgrabną, niekoniecznie taką błyszczącą wieloma bombkami, ale taką schludną. A jeśli chodzi o Pani dom rodzinny, jak to z tą tradycją choinkową jest w Pani domu? Choinka zawsze jest, ale na tej choince są kolorowe światełka, bombki są różne, czasami w jednym kolorze, ale z kolei światełka muszą być kolorowe. To ubiera choinka? No ja, my jesteśmy sami z mężem, więc do nas tylko dojeżdżają zarówno dzieci, jak i wnuki, teściowie też, więc to już my z mężem musimy ubierać choinkę. Ja? Ale zadała mi Pani pytanie. Myślę, że świerkiem. Dlatego, że świerk jest, zawsze kojarzy się z Bożym Narodzeniem. Po pierwsze, to drzewo długoletnie, ciągle ma zielone liście i ładnie pachnie. Dlatego myślę, że każdy to drzewo chciałby zabrać do domu i tak długo, dopóki igły nie opadną, w domu przytrzymywać. A ten świerk będzie też w Pana domu w tym roku, na Bożym Narodzeniu? Znaczy, kupiliśmy jodłę kaukaską. Ona jest podobna do świerku, dłużej powiedzmy wytrzymuje. Natomiast z reguły kupujemy te drzewko z 2 tygodnie wcześniej. Gdybym kupował świerk, podejrzewam, że mógłby już opaść, natomiast to dłużej się będzie trzymało. Ma Pan dorosłe dzieci, więc kto ozdabia w domu Pana drzewko? No, drzewko ozdabiam ja i mój młodszy syn. Także małżonka oczywiście wybiera bombki, stroiki, które powinny być na tym drzewku zawieszone. Natomiast już wieszanie należy do mnie, choć czasami małżonka mnie poprawia. A jeśli chodzi o kuchnię, to krząta się Pan po kuchni, czy raczej nie? Znaczy, staram się pomagać małżonce, ale to już jest jej domena, więc jeśli chodzi głównie o kuchnię, to pomoc w zakresie, żeby coś powiedzmy pokroić, coś przygotować, natomiast to jest jednak kuchnia, to jest domena mojej małżonki. Czyli poddaje się Pan żądom żony, tak? Tak, znaczy dlatego, że małżonka wspaniale gotuje, wspaniale piecze, więc myślę, że gdybym ja to robił, byłby niestety, nie miałoby takiego smaku. A jeśli już siadacie Państwo do stołu wigilijnego, to po co najchętniej Pan sięga? Znaczy po co? Na pewno barsz z uszkami, na pewno karp,
na pewno śledzik. Także myślę, że te podstawowe potrawy, które zawsze się pojawią. No i oczywiście potem ciasto, piernik, makocz. Także. A czegoś pan nie lubi? Czegoś nie lubię? Nie za bardzo lubię jakiełki, które kiedyś robiła moja mama, żona czasami robi, ale jakoś mi nie podchodziły. A czego pan sobie życzy na te święta? Tak już dla siebie? Znaczy przede wszystkim spokoju, jak mówią, wytrwałości, aby przyszły rok był lepszy od tego. A może i zmiany pracy. Zielonym, ekologicznym, pełnym nutek, tak? Na pewno prezentów, a w każdym prezencie trochę muzyki i świątecznej, i poważnej, i klasycznej, i, no i tej rozrywkowej, i dużo tańca, i śmiechu, i wspaniałych świąt. A czy w pani domu, no bo jest pani bardzo muzykalnioną osobą, to rozumiem, że ta muzyka w czasie świąt musi być, to jest obowiązek. To jest troszkę inaczej, to znaczy z muzykami jest tak, że oni kochają ciszę. I po latach, po godzinach pracy z muzyką, wysłuchiwania, czasami wracam do domu, mówię, proszę wyłączyć wszystko, tak? Rzeczywiście tak, cisza jest dla nas najważniejszą chyba takim... No ale ona oczywiście jest, no jest w głowie cały czas, tak? A te kolędy gdzieś tam nie pobrzmiewają, nie śpiewacie? Latają po głowie. Wszystkie dźwięki latają po głowie. Czy śpiewamy, no tak, myślę, że jak przyjdzie cała rodzina do mnie, to pewnie będziemy śpiewać, bo mój najstarszy syn jest taki umuzykalniony, ale najmłodszy to nie chce śpiewać, ale najstarszy śpiewa. Pani Ewo, w takim razie kto rządzi w kuchni, jeszcze zapytam o to, bo zazwyczaj to panie mają w ten świąteczny czas najwięcej pracy. Czy pani także? No ja rządzę w kuchni, tak, jak przygotowuję Wigilię, to rządzę, ale sosy oddaję synowi. Jakie sosy? A to już jego tajemnica. Ale to jakiś do ryb, tak? Rozumiem, tak? Tak, do ryb, tak, tak, tak. On się specjalizuje w tych wszystkich dodatkach i w przyprawianiu. Często jest tak, że po prostu ja zostawiam pół gotowe, on przychodzi i tam sobie to miksuje. A jakaś specjalność pani jako gospodyni? No ja robię dobry barszcz. To jest chyba najlepsze, co mi wychodzi. Robię też ryby w galarecie. Jestem zaskoczona pytaniami tak naprawdę. A czego pani sobie życzy pierogi. Na te święta? No pierogi, tak? Tak, tak, pierogi to jest koniecznie oczywiście. Czego sobie życzę? No spokoju i dużej rodziny. I ona zawsze przychodzi do mnie, ta moja kochana rodzina, bo ja mam trójkę dzieci, mam wnuki, jestem babcią, będę miała niedługo trzecie wnuczątko i w ogóle jest rzeczywiście nas pełno, jak przychodzą wszyscy. Córka przyjedzie, także fajnie będzie. Kolorowym, przede wszystkim zielonym, kolorowym. Ogólnie rzecz biorąc, chciałabym się uśmiechać do ludzi, tak? Bo nasze społeczeństwo jest trochę takie zamknięte w sobie i nie uśmiecha się do siebie, do innych ludzi, tak? Nie jest takie serdeczne, jak powinno być według mnie oczywiście. Przed chwilą mówiłaś o tym, że jesteś osobą bardzo zapracowaną, 12, 14, 16 godzin na dobę pracujesz, no to kiedy będziesz miała czas na to, żeby przygotować kolację wigilijną, czy wszystko mama będzie robiła? No niestety nie, Wigilia jest u mnie i jak zwykle, no powiem tak, nie wiem, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że Wigilię będę już miała wolną. Na razie to zdążysz te pierogi i uszka ulepić? Powiem tak, chyba będę posiłkować się po prostu gotowymi. No nie mam innej, nie, w tym momencie nie mam czasu i nie mam innej opcji. Prezent mam tylko jeden, przepraszam gwiazdorze, mam nadzieję, że resztę zdążysz kupić. A czy ty już sobie wymarzyłaś coś na gwiazdkę? Tak, wymarzyłam sobie. Agnieszka, przepraszam, po prostu chciałabym kupić matę do jogi. Nie byłam na jodze już od miesiąca, bo po prostu czas, no nie mam czasu. Czyli tej maty mamy ci życzyć, tak? Do jogi. I mata do jogi jest mi serdecznie potrzebna po to też, żeby... Mam matę pożyczoną od Agnieszki, ale no po prostu no brak czasu. Do czego sobie życzysz jeszcze tak świątecznie, może na przyszły rok? Sobie może niekoniecznie czegoś. Ja bym chciała ludziom życzyć tak, żeby byli szczęśliwi, żeby się uśmiechali do siebie, żeby żyli też bardziej szczęśliwsi i byli bardziej życzliwi dla innych. Najpiękniejszą, największą i najbardziej kolorową dla wszystkich dzieci i w ogóle dla wszystkich. A co na tej choince by się znalazło? Wszystkie możliwe elementy, które sobie można wymarzyć, czyli to, co każdy chce w życiu dostać. Najlepiej kumulację w totka. A jakie będą twoje bożonarodzeniowe życzenia? Moje, no proste, realizacja marzeń. Ciągle mi się marzy, żeby nadal sprzyjało szczęście mojej rodzinie i wszystkim moim przyjaciołom, znajomym, których jest sporo w tym mieście. A jakie będą święta? Jak wygląda u was choinka? Jak wygląda Wigilia? Bardzo spokojne, bardzo wyważone. Oczywiście w całym zestawie rodzinnym, ponieważ w moim domu jest moja mama, a ona przyciąga wszystkich i jesteśmy wtedy wszyscy razem. Jest sympatycznie, oczywiście po kilku dniach już człowiek ma serdecznie dosyć. A co na stole jest, co podajecie na Wigilii? To, co zawsze na Wigilię się podaje, czyli te swoje 12 potraw.
w mikrozakresie generalnie dużym powodzeniem cieszy się karp i wszelkiego rodzaju ryby. A twoja ulubiona potrawa? Moja ulubiona potrawa? Ja myślę, że jednak będę optował przy tym karpiu. Jak jest dobrze zrobiony, to jest fajna sprawa. Ewentualnie sandacz jeszcze. A kto się specjalizuje w rybach? No moja osobista żona.